10 największych wysp świata, 10 Ellesmere, należąca do Kanady wyspa w archipelagu arktycznym na Oceanie Arktycznym. Administracyjnie należy do kanadyjskiego terytorium. Jej powierzchnia wynosi około 196 tysięcy km2, co czyni ją trzecią co do wielkości wyspą Kanady i największą spośród wysp Królowej Elżbiety. Jest najbardziej wysuniętą na północ kanadyjską wyspą. Leży w Arktyce, jest słabo zaludniona i zamieszkana głównie przez ludność inuicką. Według spisu z 2001 roku populacja wyspy liczyła 168 osób. Na wyspie znajdują się trzy osady ludzkie: Alert, Eureka i Grise Fjord. Alert, znajdująca się w północnej części wyspy przy stacji meteorologicznej, jest najbliższa bieguna stale zamieszkaną osadą ludzką. 9. Wielka Brytania, wyspa na północy Oceanu Atlantyckiego, położona na północny zachód od kontynentu europejskiego. W całości wchodzi w skład państwa Wielka Brytania, stanowiąc większość jego powierzchni. Jest największą wyspą w archipelagu Wyspy Brytyjskim i zarazem największą wyspą Europy. Jej powierzchnia wynosi 209 tysięcy km2. 8. Wyspa Wiktorii, wyspa wchodząca w skład archipelagu arktycznego. Jej powierzchnia wynosi 217 tysięcy km2. Według danych z 2006 roku wyspę zamieszkiwało 1875 osób. Na wyspie znajdują się dwie niewielkie osady, większa licząca 1477 mieszkańców oraz mniejsza na zachód. Klimat jest bardzo surowy, dominuje formacja roślinna bezdrzewna typu tundra. Wyspa jest własnością Kanady. 7. Honshu, największa, a tym samym główna wyspa Japonii. Wyspa ta ma około 1300 km długości i szerokość waha się od 50 do 230 km, a powierzchnia wynosi 227 tysięcy km2, co stanowi 60% powierzchni Japonii. Linia brzegowa jest dobrze rozwinięta i ma 5450 km. Na Honshu żyje około 103 miliony ludzi skoncentrowanych na niewielkim obszarze nizinnym. 6. Sumatra, wyspa w Azji Południowo-Wschodniej w archipelagu malajskim w grupie wielkich wysp sundajskich. W całości należy do Indonezji. Sumatra nie jest gęsto zaludniona. Na 1 km2 przypada średnio 96 osób. Cała populacja to około 45 milionów ludzi, co daje jej piąte miejsce pod względem zaludnienia wysp. Najgęściej zaludniona jest północ Sumatry oraz pogórze zachodniej części wyspy. Większość mieszkańców wyspy to muzułmanie. 5. Ziemia Bafina, największa wyspa archipelagu arktycznego, druga pod względem wielkości wyspa Arktyki. Jej powierzchnia wynosi 507 tysięcy km2. W większej części położona jest za kołem podbiegunowym. Populacja wyspy wynosi około 11 tysięcy osób. Powierzchnia w większości skalista z wysokimi górami, z licznymi lodowcami w środkowej części wyspy, w zachodniej nizinnej części tundra. Wyspa należy do Kanady. 4. Madagaskar, wyspa leżąca na wschód od południowej części Afryki na Oceanie Indyjskim. Zajmuje ją niepodległe państwo Madagaskar o powierzchni 587 tysięcy km2. Wyspa ma długość 1500 km i szerokość 450 km. Na Madagaskarze występują tylko dwie długie pory roku: lato od listopada do kwietnia i zima od maja do października. Pory pośrednie są krótkie, bo trwają nawet niecały miesiąc. 3. Borneo, wyspa w Azji Południowo-Wschodniej, jedna z wielkich wysp sundajskich. Największa wyspa archipelagu malajskiego i Azji. Powierzchnia wynosi 743 tysiące km2, czyli niemal dwa razy więcej niż cała Polska. Wyspę porastają lasy równikowe, zamieszkane przez wiele różnych gatunków zwierząt. Słynnym przedstawicielem świata zwierząt na wyspie jest orangutan czy słoń karłowaty, podgatunek słonia indyjskiego. Wyspa ma około 15 milionów mieszkańców. Największą grupą etniczną jest grupa Kadazan. 2. Nowa Gwinea, wyspa w zachodniej części Oceanu Spokojnego w Melanezji. Wyspa została odkryta dla Europy w 1526 roku przez Portugalczyków. Powierzchnia Nowej Gwinei wynosi 786 tysięcy km2, z czego 422 tysiące km2 należy do Papui Zachodniej i Papui leżącej w zachodniej części wyspy, natomiast pozostała część wschodnia należy do Papui Nowej Gwinei. Wyspę zamieszkuje około 9 milionów mieszkańców, z czego większość stanowią Papuasi. 1. Grenlandia, największa wyspa na świecie, leżąca na północnej części Oceanu Atlantyckiego. Obecnie pod względem politycznym Grenlandia stanowi autonomiczne terytorium Danii. Większość obszaru wyspy pokrywa lądolód grenlandzki. Klimat wyspy jest nieprzyjazny, polarny. Powierzchnia przekraczająca 2 miliony km2 czyni ją trzykrotnie większą od drugiej co do wielkości wyspy, Nowej Gwinei. Grenlandia została odkryta dla Europejczyków w IX wieku przez Wikingów, jednakże rdzenni mieszkańcy, czyli Eskimosi, zamieszkują ją od co najmniej 4,5 tysiąca lat. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15:00. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również, co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał, Światowa Historia. Cześć!